Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym nekromancie na EU8. No i będziemy tutaj jeszcze dociskać lożki, będziemy wbijać levele, dlatego że od jutra mamy event epicki i będę chciał na tym evencie się przebrać. Także dobrze będzie jeszcze dzisiaj wbić kilka leveli, zdobyć jutro lepsze itemki, ewentualnie w sobotę albo niedzielę zobaczymy. Tak czy inaczej dobrze będzie to zrobić, no i docisnąć to, co możemy docisnąć. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać w komentarzu, czy gracie na EU8, jeżeli tak, to który macie level, czy podoba wam się nowa klasa postaci, jeżeli nią oczywiście gracie, no i generalnie co tam u was słychać, jak tam wam idzie w Shakesie, chętnie sobie o tym wszystkim poczytam. Dobrze, zanim przejdziemy tutaj do progresu i do EU8, no to mamy zapowiedź świątecznego legendarnego lochu, który będzie już za tydzień, czyli 15 grudnia w piątek oczywiście, pewnie o godzinie 16, tak jak zawsze. Wczoraj dostaliśmy taką informację. Z wciąż zamkniętego portalu do legendarnego lochu wydobywają się słodkie aromaty i rozbrzmiewające jasne dzwoneczki. Bezprecedensowe zimowe przeżycie czeka na ciebie 15 grudnia wraz z premierą nowego legendarnego lochu. Wspaniałe zimowe widowisko i piernikowa rozruba w przyszłym tygodniu. No i właśnie, dużo osób pytało, kiedy będzie teraz legendarny loch. Ja zawsze mówiłem, że w okolicach Bożego Narodzenia, bo zawsze tak było. No a teraz dostajemy w połowie grudnia. Co ciekawe, będzie to, tak jak jest napisane, premiera nowego legendarnego lochu, wspaniałe zimowe widowisko i piernikowa rozruba. Nazwa wydaje się inna, dlatego że legendarny loch generalnie mamy 4 razy do roku, na Wielkanoc, na urodziny gry, na Halloween, właśnie na Boże Narodzenie, no i są 4 edycje tego legendarnego lochu. Mamy tutaj na górze, jak wejdziemy sobie w klaser, napisane no każdą edycję, jaką ma nazwę. To ma być coś nowego, nie wiem, czy to będzie kolejna po prostu edycja, już piąta, to by nie miało troszkę sensu, no bo właśnie legendarny loch jest 4 razy do roku, no i one się potem powtarzają co roku, więc no ma to dość duży sens, można od nowa te itemki zdobywać i tak dalej, no a teraz jak dojdzie piąta, to troszeczkę się ten cykl zaburzy, ale no to jeszcze zobaczymy, nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, może to będzie, nie wiem, jakaś po prostu ulepszona wersja tego legendarnego lochu albo coś takiego, to wszystko jeszcze zobaczymy po aktualizacji, bo zakładam, że zanim w ogóle odpalą ten legendarny loch, no to będzie aktualizacja, która doda jakieś tam itemki z niego i tak dalej, rozumiecie, o co chodzi. Tak czy inaczej, tak jak wspomniałem, 15 grudnia, czyli za tydzień w piątek, będzie właśnie odpalona nowa edycja legendarnego lochu, pewnie z jakąś niespodzianką ode mnie, jak zawsze z tej okazji, ale o tym jeszcze wam na spokojnie powiem, jak już będę mógł. Dobrze, jeżeli chodzi o naszego nekromantę, co tutaj się pozmieniało od ostatniego odcinka, no jesteśmy na takim etapie, że będzie dużo odcinków z tego nekromanty, bo tak naprawdę codziennie możemy coś tutaj klikać, codziennie możemy coś ulepszać. Dzisiaj mam level do odebrania z kalendarza, ale to już po klikaniu lochów. No i co my tutaj mamy? Jeżeli chodzi o jakieś rzeczy pokroju karszma, to mi ciężko jest teraz wejść, dlatego że ja mam właśnie tutaj wartę ustawioną. Może sobie wejdziemy tak, w ten sposób dokładnie. Jeżeli chodzi o aurę, no to mamy piąteczkę, jak widzicie. Jeżeli chodzi o naszego zarządcę areny, to mamy już w tym momencie, no brakuje nam, jak dobrze pamiętam, bo dzisiaj rano liczyłem 4 ulepszeń. Tak naprawdę no staram się głównie to ulepszać. Jak już niestety nie mogę, no to kupuję skipy, jak mi się nie wylosuje ulepszenie kolejne. Także, no mówię, tutaj, no niedługo będą platynki, mamy 5,7 triliona runek, tyle samo w ofierze, więc powolutku to idzie, muszę tu zrobić w ogóle ofiarę, ale to już po odcinku, lecimy dalej, jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, to co my tu jeszcze mamy, tyle mamy metalu, tyle kryształu, muszę w ogóle poszukać jakiś broniek z lepszą runką, na stojaku mam już itemki 10% do PD, teraz czekam, aż będę mógł mieć komplet i sobie dorobię itemki oczywiście na złoto, żeby już mieć full set dawki, no ale na razie skupiłem się na tej premii do PD i mamy właśnie 10%. Zaraz tych itemków tutaj poszukam, no i tu chyba nic ciekawego. Dzisiaj mamy pierwszy zwój, jest to zwój na pierścień, co ciekawe, więc jak sobie tutaj wejdziemy na stojak, to go zaczaruję, żeby już o tym pamiętać przed robieniem awki, żeby po prostu robić awkę z tym pierścionkiem. Dobra, lecimy dalej. Pupilki oczywiście regularnie łapę. Mamy tutaj piątkową noc, czyli jutro, tego w końcu złapałem. Teslara niestety za późno się zorientowałem, więc muszę za tydzień we wtorek. Tu z ziemi mamy w niedzielną noc tego do złapania, tutaj mamy w zimowe dni tego psydmuma, by wypadało złapać, ale no zimowe dni dopiero się zaczęły, więc mamy jeszcze dużo czasu, no i mamy oczywiście siedmiornicę, to jest czwartkowa noc, czyli dzisiaj, no i jutro łapę żarłacza i tego żarłacza karmię w wodzie, tak to po prostu wygląda. Lożków nie klikałem od ostatniego odcinka, jeżeli chodzi o podziemie, to zbieram ciągle duszę, żeby coś tu dalej rozwijać, tą komnatę tortur w sumie mogę puścić, żeby coś tam leciało, twierdzę, mamy 13, już mi się udało to zrobić, kwatery mi się teraz budują
na 11, tutaj jakieś surki mam, codziennie się odkładają, no i tyle. Gildyjka również powolutku do przodu, oczywiście wyprawy sobie trzaskamy codziennie, portal już, w sumie ten portal to muszę zaktualizować, ile on mi daje, 12% już mamy w gildii, więc okej, robimy to w ten sposób, no i powolutku to wszystko się rozwija. Myślę, że dużo osób czeka teraz na legendarny loch po prostu, żeby zdobyć legendarne itemki, potem legendarne gemy, no i pocisnąć dalej. I wszystko, ranking wam może pokażę na koniec odcinka, żeby już tu nie przedłużać. Mam jeszcze dla was dwa portale zapisane, natomiast poczekajcie, najpierw sobie poszukamy właśnie jakiejś lepszej runki, zobaczcie, już możemy mieć 8%, to jest bardzo, bardzo dużo, więc sobie wymienimy, to zostawię na razie z boku, tutaj Maguś ma broń bez runki, więc go oplujemy powiedzmy jeszcze, no ale tutaj Barbarowi, no i Kunegundzie wypada coś lepszego dokładnie znaleźć, tutaj sobie damy 8%, cyk, w ten sposób, no i jeszcze jedną ósemeczkę, tu mamy 6, no to nie, dla Kunegundy musi być 8, dlatego że Kunegunda dość mocno keruje dokładnie. Aha, ja mam za mało złota. To tak, to mogę w sumie rozmontować, to mogę sobie sprzedać, do toalety jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem, tyle golda mi wystarczy, dokładnie, no i dla Kunegundy dajemy 8%, to jest w ogóle chyba max, jaki mogę w tym momencie, na tym etapie runek zdobyć. Dobra, czyli runki mamy zamienione, no i spróbujmy sobie zrobić portal, nie wiem czy się uda na raz, to jest zwiadowca, więc bardzo możliwe, że udałoby nam się to zrobić. W ogóle jestem po formacie, na streamach już w sumie testowałem, czy wszystko działa i wszystko działało git, natomiast nie wiem jak z nagrywaniem, czy na nagrywaniu wszystko dobrze widać, czy jest tak jak być, o kurde, nie uda nam się go zrobić, no trudno, jutro dobijemy, więc to jest takie trochę nagranie testowe, szczerze mówiąc, czy wszystko będzie dobrze działać, czy wszystko będzie dobrze słychać. Dobra, tu mamy jakieś dwa portale, które w międzyczasie od ostatniego odcinka, który nagrywałem chyba w sobotę z tego nekromanty, jakieś tam portale dwa pokonałem. Także możemy sobie obejrzeć. No i lecimy do lochów. Największe procenty mam w tym momencie na strefę mroku, bo oczywiście odblokowałem nowy klucz, nowy loszek po prostu kluczem z kopalni. No i na wieżę. Na wieżę mam chyba też 14%. Mam tu odpalonego SF Toolsa na drugim monitorze, więc wszystko jest gicior. Wszystko jest gicior, można by powiedzieć. No i będziemy coś tu klikać. Głównie właśnie tą strefę mroku, bo to nam teraz daje najwięcej expa. Dobra, tutaj sobie tego kościotrupka też dobiliśmy. Cyk i cyk, okej, pięknie. No i lecimy, do strefy mroku, żeby tutaj już nie przedłużać. Na tego mamy 10%, czy tam nawet 11%. Padło nam, lecimy kolejnego. Padło nam, w sumie niepotrzebnie rozmontowywałem tą broń, bo dzisiaj troszkę itemków do rozmontowania będziemy mieć. Tu mamy coś na wszystkie cechy, natomiast no tutaj to nie ma miejsca na klejnot. I tutaj też, dobra, to możemy rozmontować. Tu mamy plus 44. To jest bardzo dużo, możemy podmienić dla Kunegundy, 44 staty. To już jest, mówię, dużo. To możemy wyrzucić, tu mamy punkty życia, możemy wyrzucić, zrobimy sobie cyk, no i dobra. Lecimy dalej, teraz mamy kamiennego olbrzyma, rozmontowań już dzisiaj nie mamy, trudno, kamienny olbrzym również nam padł, kurde, to w sumie nie daje aż tak dużo expa, w sensie daje sporo, bo dostaliśmy już chyba z 1,5 levela za te cztery, za tych czterech przeciwników, ale nie jest to nie wiadomo ile. Czapeczka dla Magusia, sprawdźmy czy nam się w ogóle przyda, plus 10 pancerz na plus, dla nas za mało, a dla Mariuszka jest ok, dla Mariuszka jak najbardziej możemy wymienić, odzysk klejnotu, zrobimy sobie tak i tu mamy na wszystkie staty, to będzie na rozmontowanie na jutro. Dobra, piekielny cyklop teraz, to jest woj, raczej nam padnie bez problemu, teraz mamy żywiołaka ognia, to jest Maguś, to by mógł być w teorii blok, ale chyba po tych zmianach run przydałaby się w ogóle runa magowi, bo mag jednak jest dość mocny na nekromancie, no bo oczywiście nasza główna stata to jest inteligencja, także ten Mariuszek sporo robi, zaraz po Kunegundzie pewnie, ale dobra, to nam też padło. O Jezu, zobaczcie jaki pasek, jaki ja tu mam stary pasek na Mariuszu, a mi ile daje? Plus 62 i daje runkę, no nie, to wolę sobie wymienić, to wolę sobie zdecydowanie wymienić. Mariuszek będzie miał ciągle taki stary i tu mamy buty dla Kunegundy, więc zrobimy to w ten sposób. Strefa mroku, cyk, wulkaniczny olbrzym padło nam na raz. I co to jest za brońka? To jest brońka dla Kunegundy. Tylko musimy zamienić runkę, bo 1% więcej. No trochę nam dało na plus, rozrzut nie jakiś wybitny, ale w tej też nie był jakiś wybitny, więc niech to będzie tak. Dobra, lecimy dalej, kolejnego woja mamy. Zobaczcie, my tą strefę mroku robimy na raz. Tutaj, no te strefy mroku przez te czarne gemy i przez ten początek bardzo, ale to bardzo łatwo padają. To już sobie chyba zamkniemy, z tego co widzę, dlatego że teraz mamy woja, potem kolejnego też mamy woja. Także dokładnie, to już raczej zamkniemy. Teraz mamy ducha wulkanu, jego też raczej machniemy.
No dawaj, dawaj, żeby tutaj jakoś dużo grzybków, powiedzmy, nie wydawać. I tym samym sposobem wbijemy 260 level, jak jego już nam się uda domknąć. Widziałem, że w ogóle na Roberta marketingowca w 13 piętrze mamy ponad 1% jeszcze przed tą zmianą runek. Mówię, na tą wieżę były naprawdę duże procenty. Także no powolutku, powolutku tutaj ten progresik leci. A jeszcze jak się przebierzemy, myślę jakoś w niedzielę się będę przebierał wieczorkiem. Może na streamie i to wam wrzucę jako zapis ze streama, po prostu też potem jako odcinek na YouTube'a. No to na pewno też jakiś tam progresik będzie. Dobra, ten duch wulkanu coś nam nie pada. Okej, więc na razie się wstrzymajmy. Mamy jakąś czapeczkę dla Barbara plus 10, to nie jest jakoś dużo. To teraz lecimy do wieży. Lecimy, mówię, na wieżę 14% było na to. No i tu już musimy niestety wyrzucać. Musimy te itemki wyrzucać, trudno. Mały John, teraz jest wojownik, zobaczmy. Poziom 360. No, dawaj, dawaj. No proszę, padnij. Chociaż to jest już 80, mówię, pierwsza wieża, więc tutaj na jedną wieżę mogą być naprawdę wysokie procenty, na kolejną już o połowę niższa, na trzecią już takie, że nawet się nie będzie opłacać tego klikać, bo to jest właśnie taki etap. Ale dobra, to nam jeszcze padło, mamy jakąś klatę dla zwiada, plus 21, cyk. Tutaj sobie odzyskujemy klejnocik, cyk, zrobimy tak. No i dobra, lecimy dalej, teraz mamy króliczka wielkanocnego, zobaczmy, czy to nam jeszcze padnie. Chociaż no nie wiem, czy jest sens właśnie tak na pałę klikać, bez sprawdzania procentów. Może jeszcze polecimy do tornada, żebyśmy na pewno dobili ten poziom 260, cyk, pięknie nam padło, mamy 260, teraz jakiś maguś, on też nam chyba padnie, cyk, teraz mamy wulkanicznego olbrzyma, też nam pada, no i musimy to wywalać. Dobra, tutaj jakby wiedźma chciała, to by było spoko, ale niestety, zombie berserker, to jest zwiadek, tutaj też mamy zwiadka. No dawaj, dawaj, kolejny zwiadek, okej, pięknie, maguś, do kolejnego woja chyba możemy tu cisnąć w ogóle w tym tornadzie, bo mówię, wojownicy to są raczej takie największe bloki i to jest, kto to jest wojownik, dokładnie, czy jego byśmy pokonali, okej, jego jeszcze pokonaliśmy, co ciekawe, 13 milionów golda w ogóle, dobiłem sobie intę do 2200, w ogóle tutaj regularnie ulepszam klaser, to też swoją drogą, mam już prawie 82%, tutaj dobiłem do 2200 tą intę i teraz sobie lecę, powiedzmy do 2000 HP, żeby mieć tak około odstęp 200, No nie udało mi się, brakło mi troszkę, ale niech będzie tak, wieżyczki, nie, tornadko, tornadko, lecimy dalej, mroczny zgniatacz, zobaczmy, to nam jeszcze padło, kurde, ładnie idzie to tornado, ja ogólnie ostatnio na odcinku myślałem, że już dobiłem maksa, a tu się okazało, że jeszcze to tornado mogłem zdecydowanie mocniej dociskać. Ale tu widzę, że maguś, okej, maguś nam jeszcze padł, zwiadek na pewno padnie. No i teraz mamy toperza, ten toperz to jest woj, z nim już może być problem. Dobrze, sprawdźmy procenty, bo w sumie ubiłem wszystko co mogłem i na co miałem takie fajniejsze procenty w tym momencie. S8, zobaczmy, nekromanta, wszystkie. Dobra, na Heimdala, aha, tu mnie wylogowało. Na Heimdala mamy, to nam nie daje za dużo. Gdzie jest ten Heimdal, Boże, gdzie to było? Czekajcie, Heimdall to jest, no gdzie to jest? Są nordycy bogowie, no to gdzieś tu to powinno być. A, tu, dobra. Tu mamy Heimdala, okej, on nam pada, ale to jest bardzo mała expa. Na niego było 3,60. Na smoka noworocznego, czyli to jest tutaj. Na niego mamy ponad 3%, on też nam jeszcze padnie. No ale mówię, to są takie gównolożki, jak ja to zawsze nazywam, jak zaczynamy na jakimś nowym serwerze, bo one dają bardzo małe expa, więc na jakichś niższych procentach totalnie nie ma sensu ich klikać. No i teraz tak, na wieżę mamy, zobaczcie, na wieżę pokonaliśmy chyba 2 albo 3 piętra, już mamy 0,80, a na pierwszego w dzisiejszym odcinku było 14%, także tą wieżę już sobie odpuszczę. Kapelusz gadki 1,5%, on też nam da małe expa, bo to jest ten, więc jego sobie odpuszczę. Ten nam padł, tutaj mamy jakąś czapeczkę, możemy ją wyrzucić. 13 pi... Aha, duch wulkanu. W ogóle na ducha wulkanu mamy prawie 2,5%. To dobra, to on nam jeszcze padnie. Dzięki niemu dobijemy na pewno 2,61 level. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję, że nam się uda to zrobić, także dawaj, dawaj. No proszę, padnij. Nie będę tutaj jakoś mocno dociskał, bo to jest taki prolog, powiedzmy takie przygotowanie do eventu epickiego, więc ja sobie tylko poubijam te lochy, które mogę, których nie muszę odblokowywać i tak dalej. Klata dla Barba bardzo fajna i nawet nie musimy tutaj dziury robić, bo nie mamy gema po prostu. Jeszcze dobrze, czyli tak, kolejny loszek w strefie mroku mamy zamknięty, cały strumień lawy zrobiony. Może jeszcze do tego klikania na weekendzie epickim nam tutaj dojdzie kolejny otworzony loch, po prostu nam poleci kluczyk z kopalni, rozumiecie o co chodzi. No i jeszcze 13 piętro, Robert marketingowiec, na niego mamy już w tym momencie 2,16%.
Gdzie tak jak mówię, Boże, gdzie to jest? Gdzie tak jak mówię, przed zmianą runek na niego było 1,07, coś takiego. Także jego raczej jeszcze pociśniemy, on nam da też sporo expa, prawie 300 milionów. Ile my teraz potrzebujemy na level? 195, dobra. No i dokładnie, siadło, pięknie. Mamy jakieś laczki dla Magusia, zobaczmy. Plus 23, pancerza tracimy. No to co, to mogę wywalić, to zostawimy sobie do kibelka na kolejne dni. No i dobra, i tak naprawdę pięknie, obejrzyjmy tą walkę, bo to jest coś ciekawego. To jest loszek, który nam daje o wiele więcej expa. Tutaj... No, dopiero pod koniec nam kryty siadły, zobaczcie, dopiero pod koniec nam kryty siadły. Możemy sobie dobić tutaj dwa koła, lecimy dalej w Inter, resztę tego goldzika. No i co? Co ja bym tu jeszcze mógł poklikać? Co jest takie sensowne? Może zobaczymy po prostu procenty, może na tego kolejnego w 13 piętrze, to jest woj. Nekromanta na tych wojów nie jest zły, jak mu wejdą fajne obrażenia, dokładnie. Wacław podwykonawca 2,60%, pięknie. 390 level, lecimy. Mamy 262,5, cyk. I od razu półtorej levela, 264. Oglądamy to z bomby. Zobaczmy w ogóle te hity, mówię, no jak tutaj nekromancie siądzie ten ogar. W ogóle nekromanta, ja to powtarzam na każdym... No zobaczcie, to jest właśnie to, o, kolejny ogar. To jest właśnie to, ja to powtarzam na każdym odcinku, ale nekromanta strasznie, ale to strasznie mi się podoba. Kolejne buty swoją drogą. Strasznie mi się podoba ta klasa postaci, bardzo mi się przyjemnie nią gra. Fajny serwerek, fajnie to idzie z naszą gildią. Gildia walczy teraz o top 3 chyba z Necropolis, jak się nie mylę. Jak tam ostatnio sprawdzałem, tak trochę bardziej szczegółowo rankingi gildyjne, więc no jestem fanem, jestem szczerze mówiąc fanem. Dobrze, na motu z podbijakiem mamy 0,46%. To już nie są takie wysokie procenty, ale może byśmy spróbowali, bo tak, na kapelusz gadki mamy 1,70, ale jego nie bijemy, bo on da mało expa. Na wieżę mamy 1,26, w teorii byśmy mogli, ale to już spokojnie na tym evencie epickim tą wieżę dalej pociśniemy. Na szalonego pupila w smoczym skarbcu 0,80, ale to też jest mało expa. No i ten motu z podbijakiem 0,46 i tak naprawdę tyle. I wszystkie kolejne lochy to są w ogóle sami magowie, no i Dr. Banks w karuzeli z idolami i na wszystko mamy not possible. Nie? Więc to są ostatnie lochy, jakie tam ewentualnie jeszcze możemy ubić. Spróbujmy tego motu z podbijakiem. 0,50 niecałe to nie jest wcale tak mało. No i to będzie chyba ostatnie, co będziemy ubijać tutaj na tym odcinku. Szybki odcineczek, taki, no po prostu, żeby mówię, takie przygotowanie przed weekendem epickim. Na niego poświęcimy może tak z 250 grzybków jeszcze około. Coś koło tego, jak się uda to fajnie, jak się nie uda to trudno. No i będzie to na dzisiaj koniec, będzie to koniec na dzisiaj. Wbiliśmy sporo leveli, znowu będziemy mogli dostać lepsze itemki. Już wszystkie itemki będą z runami. Może też pachołkom się coś w międzyczasie wymieni, żeby też już miały wszystkie itemy z runami, wiadomo. Punkty życia w ogóle muszę jeszcze na siebie pozakładać, bo tego chyba jeszcze nie zrobiłem. Ile ja mam w ogóle punktów życia? 4%, no właśnie. Jeszcze pewnie te runki będą lepsze do niedzieli i w niedzielę się wtedy na spokojnie przebierzemy i jakiś tutaj dalej progres zaliczymy. Dobra, lecimy dalej. Dawaj, dawaj. 395 level. No on już nam da te pełne 300 milionów expa, więc to już będzie max. Także dobrze by to było zrobić, no ale mówię, no 0,50% to nie są wcale jakieś ogromne procenty, to nie jest nie wiadomo co, ale to już by nam wtedy został 10 tylko, czyli boss po prostu w tej pierwszej części 13 piętra. No chciałbym go ubić, nieraz się lożki na takich procentach ubijało. Powiem więcej, takie procenty 0,40 i w górę, albo nawet 0,30 i w górę to już są naprawdę fajne procenty, nie? Także no często po prostu na takich klikałem i często mi się udawało, ale że teraz nie chcę za dużo grzybów zmarnować, z racji tego, że po prostu te grzyby już zostawiam właśnie na ten event epicki, bo jak się na evencie epickim przebierzemy, to te wszystkie lożki nam padną praktycznie za darmo, więc nie chcę jakoś bardzo tego zużywać, powiedzmy, ale mimo to coś tutaj poklikam i popróbuję. No i tak dwóch w tym 13 piętrze ubiliśmy, więc to jest naprawdę spoko wynik. Jezu, pomyślcie sobie, że co niektórzy tego 10, my teraz stoimy na 9, na 9 przeciwniku, ale co niektórzy tego 10 pokonują już tam po 8, 9, 10 dniach nowego serwera, więc no to są wariaty, to są naprawdę, naprawdę duże wariaty. Dobra, jeszcze 50 grzybków na niego, jeszcze 50 grzybków spróbujmy. No jakby nam kurcze kryty siadły z ogara, to on jest do zrobienia na spokojnie, no ale nie jest to takie proste, no. Mamy trzy pasywki tak naprawdę do wyboru, jedną z nich jest ten ogar, więc nie jest to właśnie niestety takie proste. No dawaj, 10, 9, o, proszę bardzo, 9 prób do końca nam zostało, pięknie, Jezu. Motu z podbijakiem również pokonany, zobaczmy, pierwsza pasywka ogar, tutaj od razu z drugim krytem, teraz ogar, który też, o, teraz dwa zwykłe od ogara, o kurde, tu zobaczcie w ogóle.
Ej, to nawet nam tak bardzo ten ogar nie był potrzebny, bo tam nie weszły jakieś mocne kryty, potem dostaliśmy golema, jakieś bloki. Kurde, no fajne combo, w ogóle wszystko tutaj jest fajne w tym nekromancie, fajnie to się wszystko kombi, te walki są takie dynamiczne, no ja się nekromantom strasznie jaram. Bardzo, ale to bardzo się nim jaram. Dobrze, to jeszcze sprawdźmy może procenty na tego 10, czy jest w ogóle jakaś szansa na ten event epicki, który nadchodzi. Żeby go właśnie ubić. Nie, not possible, Włodzimierz Młotowładny. No to właśnie, to jest to. Teraz mamy na niego not possible, no ale po przebieranku może udałoby nam się go zrobić. No i co? I chyba tyle. Pokażę wam jeszcze topeczkę na sam koniec odcinka, jak to się w tym momencie prezentuje. Najwyższy level na serwerze to jest 316. To jest Renervate, który jest głowcą demonów, więc jakby nie ma co się dziwić. Tutaj mamy Waza w ogóle, Paladyna 312, Nekromanta 313. To jest chyba najwyższy level nekromanty na serwerze. Tu mamy Zwiadowcę 315, także no można powiedzieć, że troszkę tych 300 leveli już się tutaj pojawiło. Gildia Freedom, w ogóle jakie oni mają procenty w tym momencie? 172, to chyba, Jezu, Portal już mają, zobaczcie, 18%, my mamy dopiero 12, ale oni chyba nie aktualizują procentów, bo na pewno mają więcej wypraw zrobionych aniżeli my. W sumie to chyba można zobaczyć, 40 na 150, no właśnie, a my mamy 38 na 150, czyli oni zapominają aktualizować opis, zresztą mi też się to często zdarza. No, ale Gildia Freedom, bardzo duża dominacja tego serwera, All That Matters próbuje ich tutaj gonić, powolutku, powolutku, więc oni są kolejni. No i potem jest Necropolis i my. Necropolis w tym momencie ma średni level 255, my mamy 200... O kurde, to Necropolis nas tutaj bardzo, bardzo wyprzedziło. No to my jesteśmy top 4. Jeżeli chodzi o średni level, to my jesteśmy zdecydowanie top 4, ale to nic. Ja w takie miejsce na samym początku celowałem jako w 100% polska gildia, a zobaczymy, jak to się oczywiście w przyszłości rozwinie. Tak wygląda gildyjka, topeczka, no to widzicie sami, jak to wygląda tutaj. Bardzo, bardzo ładnie ludzie cisną i w ogóle serwer się wydaje taki mocny, przez to, że są dwie takie mocne gildie, tyle tutaj rekordów tego wszystkiego, przez to, że w ogóle były właśnie te czarne gemy, ten Elevator, to serwer się wydaje naprawdę bardzo, ale to bardzo mocny. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie, ale ósemeczkę zauważyłem, że też dużo ludzi lubi. W58 na początku, jeszcze tam był przecież Bart, również tam wiele osób na początku zaczynało. Kolejny rekord, jaki się pojawił na tym serwerze, to rekord 300 levela na magu po 17 dniach, to ostatnio został wbity. I to chyba od ostatniego odcinka z EU8 się zmieniło, jeżeli chodzi o rekordy. Tylko ten ziomeczek doszedł. No i co? I tyle. Tyle z mojej strony. Tutaj inne rankingi, nie jakieś bardzo istotne. Mamy 36 pupili, gdzie topka już ma po 42. To też warto wam, myślę, pokazać. Twierdze niezbyt istotne, gildie nieistotne, bo wszystkie mocne gildie robią teraz wyprawy. Podziemia, ile ma osób ten, na tym serwerze? Ile ludzi po prostu odblokowało już te podziemia? Już mamy ponad 1000. Lecimy, lecimy dalej. Okej, 1500 niecałe osób ma odblokowane podziemia, gdzie graczy na serwerze jest 117,5 tysiąca, chociaż oczywiście jest mnóstwo kont z pierwszym levelem, to jakby oczywiste. Dobrze, tyle ode mnie, ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie, spodziewajcie się chyba w niedzielę na streamie przebierania tutaj epickiego i klikania na tym evencie epickim przyszłym, to będzie raczej w niedzielkę, właśnie mówię, na streamie, no i potem pewnie ja to potnę i zrobię z tego odcineczek na YouTube'a. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Kciuka w górę pamiętajcie, żeby zostawić. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Piszcie w komentarzu to, co mówiłem na samym początku. Jak tam wam idzie na EU8? Czy podoba wam się nekromanta? Co tam ogólnie u was słychać? No i co? Tyle ode mnie. Dziękuję raz jeszcze. Trzymajcie się i cześć!